W tym filmie zobaczycie prezentację grawerki laserowej Scalpfen S9. Zapraszam do oglądania. Urządzenie dostarczane jest do nas w takim oto opakowaniu. Grawerka jest częściowo zmontowana. Wystarczy tylko ze sobą połączyć parę elementów i urządzenie będzie gotowe do pracy. Nie powinno nam to zająć więcej niż 10 do maksymalnie 20 minut. Wszystkie elementy są bardzo dobrze opisane i posegregowane. Instrukcja jest bardzo czytelna i jest w wielu językach. Jest też język polski. Przygotowany jest też przez producenta materiał wideo, jak złożyć urządzenie w całość. Bardzo pomocne. Pokażę teraz w skrócie proces montażu. Krok pierwszy: montaż nóżek i ramy. Krok drugi, montaż osi X na wstępnie zmontowanej ramie. Krok trzeci, instalowanie zębatych pasków napędowych. Krok czwarty, mocowanie pasków. Z drugiej strony, zanim dokręcimy śrubę, lekko naciągamy pasek. Krok piąty, zamocowanie modułu oraz podłączenie przewodów. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy wyregulować rolki. Nie mogą być luźne. I to w zasadzie wszystko. Producent zadbał o to, aby chronić powierzchnię naszego stołu przed wypaleniem. Dołączona jest metalowa podkładka. Do regulacji ogniskowej służy 2-centymetrowy wałek. Pozostało nam jeszcze podłączenie do zasilania oraz do komputera. W komputerze powinniśmy mieć zainstalowany program Laser GRBL lub Lightburn. Oba programy automatycznie łączą się z urządzeniem. Są też inne programy do obsługi tego lasera, ale te dwa są najbardziej popularne.
Ta głowica laserowa ma promień o wyższej gęstości energii, jest cieńszy i ma dłuższy zakres energii. Przechodzimy do części praktycznej. Test grawerowania i cięcia przy różnych ustawieniach. Przygotowałem wzornik z różnymi prędkościami oraz wielkością mocy. Przy cięciu dochodzi jeszcze ilość powtórzeń. Tak wygląda wynik tych ustawień na 3 mm sklejce. Na innych materiałach rezultat może być inny. Grawerowanie wzoru na anodowanej blaszce aluminiowej. Grawerowanie z wykorzystaniem programu Laser GRBL. Grawerowanie na stali nierdzewnej. Przy grawerowaniu na stali nierdzewnej, w zależności od jej jasności, ustawiamy prędkość od 100 do 200 mm na minutę, a moc od 80 do 100%. Im jaśniejszy metal, tym mniejsza prędkość i większa moc. Grawerowanie napisu na płytce ceramicznej. Drukowanie fotografii na drewnie. W opcji Dostosuj obraz korygujemy go według własnych potrzeb. Fotografia będzie drukowana na drewnie. Stąd prędkość musi być dość duża, w tym przypadku 3000 mm na minutę, a moc tylko 30%. Obszar grawerowania jest duży, a mechanizmy pracują w miarę cicho i precyzyjnie. Grawerką możemy ciąć też grubsze drewno, nawet do 15 mm. To akurat ma 10 mm. Z tym, żeby nie spalić drewna, należy ustawić prędkość około 500 do 1000 mm na minutę, ale tych przejść musi być kilkadziesiąt. Wtedy linia cięcia nie będzie spalona. Ponieważ ten laser ma cieńszy promień i dłuższy zakres energii,
Można obniżyć ogniskową, ale wtedy trzeba zdjąć osłonę. Konieczne jest wtedy założenie gogli. W ten sposób możemy przeciąć drewno mniejszą ilością przejść, a efekt jest o wiele lepszy. Scalpfen S9 to solidna maszyna z precyzyjnym i mocnym laserem. Dziękuję za uwagę.